Módl się za nami, gdzie my to w sobotę 23 stycznia na cmentarzu komunalnym odbyło się ostatnie pożegnanie Ryszarda Tokarczyka, zasłużonego działacza i związkowca, radnego Rady Miejskiej w Policach, przewodniczącego Rady Osiedla nr 6, odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności. Przyszliśmy do Ciebie, my, na ludzie Solidarności, żeby Cię pożegnać. Ale przyszliśmy również po to, żeby zapewnić Cię, że będziemy pamiętać. Dziękujemy Ci za to, że byłeś tak aktywny, że pomagałeś ludziom, tych najmłodszym, najstarszym, że dbałeś o dobre imię Solidarności, bo to Ty przede wszystkim dbałeś o sztandar, który dzisiaj przyszedł Cię pożegnać. Był zaangażowany w pracę na rzecz ludzi. Jako przewodniczący osiedla księcia Bogusława X wkładał dużo serca w organizację życia społecznego. Szczególnie oddany był seniorom i dzieciom, miał duszę społecznika, zawsze pomocny i uśmiechnięty. W ostatnich latach, zwłaszcza kiedy przeszedł na emeryturę, to mogłem już jego obserwować z bliska i rzeczywiście go poznać w tym jego działaniu społecznika, bo on w tym działaniu dawał z siebie 100%. On tym działaniem żył. Ryszarda Tokarczyka pożegnali bliscy, przyjaciele, samorządowcy i związkowcy. Podczas ceremonii odczytano list kondolencyjny posła na Sejm Leszka Dobrzyńskiego. Proszę, abyście przyjęli Państwo w imieniu moim, ale też wszystkich zachodniopomorskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz członków naszej partii wyrazy współczucia. Śmierć zabrała nam dobrego kolegę, a Polska utraciła żarliwego patriotę, który miłość do Polski udokumentował wierną i odważną służbą, zarówno w trudnych czasach komunistycznego zniewolenia, jak też po odzyskaniu przez nasze państwo niepodległości. Kochał ludzi i tak go zapamiętano. Odszedł niespodziewanie 18 stycznia w wieku 72 lat. W Tobie jest życie, ono śmierć.